Od zawsze byłem głodny nowych ludzi, miejsc, smaków, przeżyć. Mój charakter i tę ciekawość ukształtowało harcerstwo. Później pierwsze wyprawy autostopowe, wolontariat w wielu wrocławskich NGO, telewizja studencka, akademickie radio. Nie potrafiłem usiedzieć w miejscu. Na studiach na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu nabrałem jeszcze większego apetytu na podróżowanie. Już wtedy robiłem wszystko to, co mnie kręciło, a uczelnia mi w tym pomagała. Uczyłem się hiszpańskiego, tańczyłem salsę i wyjechałem na Erasmusa do Mursi w Hiszpanii. I w końcu przepadłem. Oddałem jej całe swoje serce. Spotkanie z prawdziwą Hiszpanią, feria smaku, barw, festiwali i ogromna różnorodność. Moja fascynacja regionalnymi kuchniami Hiszpanii zaprowadziła mnie aż na Universidad Católica San Antonio de Murcia, gdzie uczyłem się pod okiem wspaniałego szefa kuchni, Davida López Carreño i innych mistrzów hiszpańskiej gastronomii z gwiazdkami Michelin. Po powrocie do kraju chciałem dzielić się swoją kulinarną pasją. Założyłem bloga Hiszpańskie Smaki i zacząłem prowadzić warsztaty kulinarne. Dziś, po kilkuset inspirujących spotkaniach z uczestnikami, wiem, że wspólne gotowanie dostarcza mi ogromną dawkę energii. Prowadzę warsztaty w całej Polsce. Promuję też hiszpańską kulturę w radiu i w telewizji. Zdalna rewolucja zaowocowała kolejnym pomysłem warsztatów kulinarnych online, gdzie uczestnicy w nieformalnej atmosferze mają szansę poznać się od kuchni. Gotując ze mną wyruszają w kulinarną podróż po najsmaczniejszych zakątkach Hiszpanii, Portugalii i Ameryki Południowej. Czy zaspokoiłem już swój głód? Zdecydowanie nie. Gdzie będę jutro? Na horyzoncie jest już książka kulinarna, organizacja podróży kulinarnych, dom w Hiszpanii i wiele więcej. Od ponad 10 lat specjalizuję się w regionalnych kuchniach Hiszpanii. Prowadzę własną firmę i realizuję moją pasję. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.